Witam wszystkich. Przede wszystkim cieszymy się bardzo z trzech punktów, bo były nam bardzo potrzebne. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, bo Jagiellonia w ostatnich meczach bardzo dobrze grała i miała problem ze zdobywaniem bramkami bramek, ale tych sytuacji klarownych miała bardzo dużo, także wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. Weszliśmy w mecz dobrze. Pierwsze minuty gdzieś tam zaczęliśmy i stwarzaliśmy sobie szansę do tego, żeby otworzyć wynik spotkania. Alves miał bardzo dobrą sytuację, żeby strzelić bramkę na 1-0. Później gdzieś wybicie, można powiedzieć dośrodkowanie, wybicie Rossiego w środek boiska i od razu momentalnie prostopadła piłka, straciliśmy bramkę na 1-0. Także mecz gdzieś tam nie ułożył się po naszej myśli. Później żeśmy żyli do tego, żeby wyrównać tą stratę. I wiadomo, czerwona kartka jedna, lepiej nam się zaczęło grać, więcej przestrzeni było na boisku. Uczulałem też zespół na to, żeby przerwie przede wszystkim, żebyśmy grali bardziej spokojnie, żebyśmy się pod żadnym pozorem nie podpalili, czy też nie reagowali i nie robili jakichś głupich fauli, żeby doprowadzić do tego, żebyśmy grali 10-10, bo też paru naszych zawodników miało żółte kartki. I no wiadomo, później po drugiej czerwonej te przestrzenie były zdecydowanie większe, chociaż Jagiellonia nie odpuszczała do końca, była dobrze gdzieś zorganizowana i ciężko nam było gdzieś jakby tą kropkę nad i postawić, bo tych sytuacji było, ale żeśmy je marnowali, także dobrze gdzieś tam, że w tych ostatnich minutach dla nas szczęśliwych dążyliśmy do końca i strzeliliśmy tą bramkę i te trzy punkty jakby wjedziemy do Radomia, z czego się bardzo cieszymy. Na pewno też doping naszych kibiców bardzo nam pomógł tutaj, bo wspierali nas do ostatniej minuty, także dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Dziękuję. Druga część konferencji. Dzień dobry. No cóż powiedzieć po takim spotkaniu, bo nikt nie zakładał takiego scenariusza, że będziemy kończyli mecz w dziewiątkę i tak się ten scenariusz meczu ułoży. No dla mnie dużo kontrowersji w tym spotkaniu. Nie ukrywam, że decyzje jakie podejmował sędzia były dla mnie kontrowersyjne, tak to ujmę. No wciąż się też uczymy nowych sytuacji. Dla nas nową sytuacją była gra w dziewiątkę na pewno i tutaj myślę, że no gdzieś nas w pewnym momencie zabrakło, ale to było konsekwencją po prostu dłuższego momentu, kiedy byliśmy w osłabieniu. No bardzo, bardzo szkoda tego spotkania, bo mecz się dla nas dobrze ułożył. Mieliśmy przewagę jednej bramki i potem to zepchnięcie nas do obrony związane było z obroną wyniku, a przede wszystkim ze stratą dwóch graczy. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Jerzy. Trenerze, wspomniał Pan o kontrowersjach. My tutaj z kolegami przed konferencją też wymienialiśmy zdania, że sędzia mógł się zachować trochę inaczej, ale tak szczerze powiedziawszy, to ta czerwona kartka, druga żółta dla Mateusza Stupczaka, zupełnie bez sensu na środku boiska. No przecież błąd popełnił. Czerwona kartka Andrzeja Trubechy, no była. Karny dla Radomiaka, sędzia pokazywał gdzieś tam łokieć wystawiony, ręka była. Znaczy, o których pan konkretnie ma myśli? Wydaje mi się, że rzut karny to jest dyskusyjny. No, obrońca nie ma co zrobić z ręką, a przecież tam jest naturalne, to jest naturalny ruch, kiedy on wyskakuje do głowy, walczy o głowę, a dostaje tak naprawdę ten łokieć, z którym tak naprawdę nie ma co zrobić. Nie wiem, z 50 centymetrów. No, nie jest, ta piłka też nie idzie w światło bramki. Ja to rozumiem, gdyby to była obrona bramki, ale no, dla mnie tego rodzaju interwencja nie jest dla mnie rzutem karnym, bo to najzwyczajniej w świecie obrońca nie ma, to jest naturalny ruch, to nie było nic takiego, w którym obrońca przede wszystkim chroni swoim obrysem ciała bramki. Ja rozumiem, ten przepis mówi o od łokcia w dół, w górę i tak dalej, ale też jest coś jak duch gry. No, ta piłka nie szła w światło bramki, nie chronił bramki,
Także no, dla mnie to jest ogromna kontrowersja. Znaczy, no, dla mnie kontrowersją jest też pierwsza żółta kartka, bo jeżeli mówimy o odrzuceniu piłki, no, to takich sytuacji jest całe mnóstwo. W całym meczu było tych sytuacji, jeżeli będą konsekwentne, no to no, trzeba za każdym razem dawać żółtą kartkę. Tak to ujmę. Tak, ale już zawodnik, wiedząc, że ma żółtą kartkę, robi coś na środku boiska, co kończy się drugą, no to no, w sumie trudno tu do sędziego mieć pretensje w tym momencie. Nie, zgadzam się, oczywiście. Tutaj nie trudno mieć pretensje, bo druga żółta kartka zasłużona, czerwona kartka zasłużona, tu się zgadzam. Dla mnie te dwie kartki czy decyzje nie są kontrowersyjne, bardziej ta konsekwencja jakby działań, tak? No, bo jeszcze raz to powtórzę, no jednak rzut karny daje bramkę remisową przeciwnikowi, tak? Także no, to w jakiś sposób przywraca do meczu Radomiak, no, a nam gdzieś tam zabiera przewagę bramkową, no, stąd moje zdanie zupełnie odmienne niż decyzje. A co pan powiedział swoim zawodnikom w szatni? Bo podejrzewam, że tam atmosfera to raczej grubo. No oczywiście, bo to trudno o inną atmosferę, bo rzeczywiście w dziewiątkę zespół, grając przez większość meczu w Osłowieniu, był konsekwentny, bronił wyniku i naprawdę można powiedzieć, że w dzisiejszym meczu zademonstrował ogrom determinacji, żeby to obronić. No cóż, no, takie mecze też się zdarzyły. Mówiłem o tym, pracujemy od kilku tygodni ze sobą i różne scenariusze będziemy przeżywać. Te cztery kolejki dały nam scenariusze takie, w których wygrywaliśmy, ale też takie, w których przegrywaliśmy i brakowało reakcji. W Szczecinie ta reakcja już była inna. A dzisiaj graliśmy z kolei w niedowadze, tak to powiem. To jest też niespotykana sytuacja. Nic co innego trenować, czym innym zajmować się teorią, a czym innym jest praktyka i pewne zachowania. Także nadal się siebie uczymy i pewnych zachowań, ale na pewno to trzeba dzisiaj oddać drużynie, że zdeterminowana dążyła do tego, żeby chociażby ten jeden punkt dzisiaj zdobyć, ale no, to dzisiejszy mecz dla nas było niestety niemożliwe i to na pewno mocno nas boli, ale takie jest życie. My mamy teraz mecz kolejny z Rakowem i do niego będziemy się przygotowywali, bo liga jest w tym roku, ten sezon jest specyficzny, szybko biegnie, zostało nam teraz 13 spotkań do rozegrania, także to ważne, co za nami. Żałuję tylko, że ten mecz jest w odległym czasie, bo to jest dopiero niedziela. Najlepszym jest zagranie kolejnego spotkania, aby móc pokazać się z innej strony, tak to ujmę. No te 8 dni już kończę, to chyba będzie przede wszystkim praca nad mentalem, bo tutaj mając w perspektywie mecz w Częstochowie, to trzeba tam będzie wyjść z zupełnie czystą głową i tak myślę, że tutaj praca psychologa pana Na pewno jest to jakiś bagaż, który mamy z ostatnich meczów, bagaż, który nie jest dla nas najprościej iść taką drogą, w której kroczy się od zwycięstwa do zwycięstwa, ale dla nas to początek i droga wyboista. Jeszcze raz powtórzę, różne scenariusze w tym na początek tego sezonu. Także no, na pewno dużo pracy przed nami i myślę, że konsekwencje działania, bo tutaj nic innego nie wypada robić, jak być jeszcze bardziej sfokusowanym na to, żeby być po prostu lepszym zespołem, lepszymi graczami i lepszą drużyną. Panie trenerze, mam takie pytanko, co było przyczyną zmiany Marka Guala i jakie zadania na boisku dostał od pana, jakie dotyczy Andrzej Czubek? To było spowodowane, no, już mieliśmy problemy w bocznych sektorach boiska i
tam potrzebowaliśmy trochę świeżej krwi, a w związku z tym taka decyzja moja o zmianie na Andrzeja. No i to było w głównej mierze celem zawodników wchodzących, zabezpieczenie tych stref i zacieśnienie formacji, aby Radomiak, który grał w przewadze, nie mógł skorzystać przede wszystkim z dośrodkowań, którymi no, z których rzeczywiście straciliśmy bramkę, ale no, to miało za zadanie, aby te strefy zabezpieczyć. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze tutaj, proszę? Dobry panie trenerze, Paweł Majewski, Polskie Radio 24.pl. Ja chciałem zapytać już nawet nie konkretnie o to spotkanie, a o sytuację kadrową w drużynie. Bo jeśli tak spojrzymy na ławkę rezerwową dzisiejszą, no to nie ma co się też oszukiwać, że specjalnie potem no, w drugiej połowie nie było za bardzo kim straszyć Radomiaka. Ja rozumiem, że oczywiście sytuacja była na boisku taka, że się przede wszystkim broniliście, ale no, rezerwowym napastnikiem jest zawodnik, który gra swój drugi sezon w Ekstraklasie i gra dosyć często i w tym czasie strzelił jedną bramkę na boiskach ekstraklasowych. I tu jest moje pytanie, czy głównie o ofensywy, ale nie tylko, czy jeszcze planujecie jakieś wzmocnienia w składzie? No mamy jeszcze 3 tygodnie ponad okienka transferowego, 4 mecze za nami, także już chyba jakieś wnioski są. Czego? To jest w formie, kto się nadaje, gdzie trzeba się wzmocnić? Znaczy, na pewno to jest okres, w którym podlegamy weryfikacji i ocenie. Nie ma co ukrywać, że zarówno postawa, jak i wynik podlegają temu, o czym mówi pan redaktor. Także na pewno się wzmocnimy, ale no w związku z tym, że nie jesteśmy na tyle majętni, aby mówić o tym, że możemy ściągnąć napastnika, pomocnika, obrońcę, bramkarza i tak dalej, to po prostu jesteśmy gdzieś tam bardzo, bardzo analitycznie podchodzimy do tematu i w tej materii chcemy podjąć optymalną decyzję, wiedząc o tym, że nasz portfel nie jest gruby. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, tylko dziękujemy i do zobaczenia.